Lysol, jura que usamos el mismo desodorante. Mamy dezodoranty tej samej firmy. Mój jest brzoskwiniowy i pysznie pachnie. A mój odświeża i chroni. Powąchaj. A teraz ty mój. Dobry. Super, nie? Czemu zamilkłaś? Ciekawe, jakiego dezodorantu używa Mia. Nie wiem. Bardzo trudno być nią. Co? Też mam taki dezodorant, ale o innym zapachu. Cześć. Jadłyście już śniadanie? Bądź tak miła i napij się kawy z cyjankiem. Czemu jesteś taka okrutna? Uczysz mnie, jak traktować ludzi? Nie znoszę cię, ale szczególnie, gdy mówisz po francusku. Czemu jej to powiedziałaś? Wszystko zrozumiałam. Zgrywa ofiarę. Nie lubię. Być może popełniła błąd. Celino, jaki błąd? Sol twierdzi, że Alan kłamie. Jasne. A co ma powiedzieć? Odbiłam ci sympatię. Potem co ci zrobiła, nie powinniśmy się do niej odzywać. Jest moją przyjaciółką i nie skrzywdziłaby mnie. Z takimi przyjaciółmi nie potrzebujesz wrogów. Super. A wiecie, jak udowodni mi swoją przyjaźń? Zrezygnuję z kampanii reklamowej. Selena! Wierzysz wszystkim na słowo? Naprawdę myślisz, że zrobi to dla ciebie? To jej życie. Dorośnij i nie żartuj. Wiesz, co powinnaś jej powiedzieć? Nie wierzę ci, Solecito. Właśnie tak. Nie śmiejcie się. Powtórz. Wiesz co? Wyluzuj. Ja się tym zajmę. Zostaw to mnie. Boję się. Jaka groźna. Witam. Zastałam Anselmo Rinieri. Tu Mia Colucci. Cześć, kochanie. Tak. Słyszałam, że chcesz mnie zatrudnić do kampanii. Niestety nie dam rady. Nie chodzi o pieniądze. Jest pewien problem. Od urodzenia mam na całym ciele paskudne brodawki. To zdjęcie było wyretuszowane na komputerze. Chciałam tylko powiedzieć, że nic z tego nie będzie. Wielkie dzięki i pa. Co robisz, Pili? Zapisuję się do cheerleaderek. Super. Ja też chcę. Pożycz długopisu. Niestety nie możesz. Czemu? Bo trzeba być uczestniczką warsztatów Almy. A ty na nie nie chodzisz. Zresztą nie starczy ci czasu, bo masz kampanię. Zrezygnowałam z niej. Dlaczego? Z powodów osobistych. Przepraszam. Co to? Moje ocalenie. Super mieszkanie do wynajęcia. Idealne miejsce na imprezy, relaks i naukę. Wciąż nic?
Nie. Gdzie ona jest? Gdy u nas jest dzień, to w Paryżu noc. Dlatego powinna układać się do snu w pokoju. Chcesz popcornu? Nie odzywaj się, bo przez ciebie mam gonitwę myśli. Wyluzuj. Zanim mi ja odpiszę, opowiesz mi o Sabrinie. Kolejny raz? Tak. Nauczę się na pamięć. Wiem, że jest wspaniała, odwiedza dzieci w szpitalu i ma niewinną duszę. Co jeszcze? Celino? O co chodzi? To prawda. Co? Sol zrezygnowała z kampanii. Naprawdę? Tak. Więc mnie nie okłamała. Dziękuję. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Co się stało? Nic. Uwierzyłam Alanowi, a powinnam tobie. Nie martw się, wszystko gra. Nie musiałaś rezygnować z kampanii. Możesz zadzwonić do Linierego i wszystko odkręcić. Obiecałam, że zrobię wszystko dla naszej przyjaźni. Dziękuję. Nie ma lepszej przyjaciółki. Znikam. Smuci mnie tylko, że dziewczyny zrobiły ci wodę z mózgu i nie mogę się zapisać. Mówisz o cheerleaderkach? No, pero... Bo nie uczęszczam na warsztaty do Almy. Chętnie bym tam z tobą poszła. Może szepniesz jej słówko? Mam z nią super układy. Na pewno się zgodzi. Serio? Tak. Dzięki. Wspaniała z ciebie przyjaciółka. Już nigdy nie pokłócimy się o chłopaka. Kocham cię. Celi, masz dwie minutki? Czego chcesz? Pogadać z tobą o Vico. Znowu. Niemożliwe. Co powiesz tym razem? Że jest kosmitką? Albo facetem w kobiecym przebraniu udającym uczennicę? Nie całkiem. Dowiodę ci, że Vico wpakowała się w jakąś kabałę i cierpi. Dzieje się coś dziwnego. Jak mi to udowodnisz? Co za gość? Poznajesz to? Nasza bransoletka przyjaźni. A to kwit z Lombardu, gdzie ją kupiłem. Czemu Vico to zrobiła? Nie wiem, ale potrzebuję forsy. Ale na co? Za te pieniądze... Co? Mów. Kupuję narkotyki. Cicho. Zapraszamy do Fan Klubu Rebelde. Tekst polski Marcin Leśniewski, czytał Ireneusz Królikiewicz.
Czy żeby mieć dobry kontakt z dzieckiem, wystarczy zapytać jak w szkole i dać kieszonkowe? Jeśli uważacie, że tak, no to musicie obejrzeć Małą Czarną. Gościem będzie Marcin Rozyk.